Robert Grabowski, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Firma Intop, konsorcjum tych firm, która realizuje rozbiórkę oraz budowę obu nitek wiaduktu przy Alei Monte Cassino w Koszalinie, poinformowała właśnie, że od mniej więcej od godziny 15 puszczony będzie ruch wzdłuż ulicy Batalionów Chłopskich. Duża część prac rozbiórkowych została zakończona i aby ułatwić komunikację na terenie miasta przed świętami w okresie świątecznym, firma właśnie ten ruch chcę puścić już dzisiaj na cały okres świąteczny, mniej więcej do 10 stycznia, kiedy rozpoczną się kolejne prace budowlane. Również dobra wiadomość dotycząca ulicy Piłsudskiego. Jutro pomiędzy godziną 8 a godziną 9 firma Strabag z kolei uruchomi ulicę Piłsudskiego remontowaną na odcinku od ulicy Kościuszki do Rotmistrza Pileckiego. To pierwszy etap tej inwestycji. Nie oznacza to zakończenia wszystkich prac. Do położenia została jeszcze warstwa ścieralna. Kwestie zostały związane z nasadzeniem drzew, inne prace jeszcze porządkowe. Niemniej na pewno będzie łatwiej już się poruszać właśnie ulicą Piłsudskiego i te dwie dobre wiadomości myślę, że w tej chwili ucieszą naszych mieszkańców.